W roku 1991 wytwórnia Columbia przedstawiła państwu niezwykłego młodego reżysera. Miał 23 lata i nazywał się John Singleton. Jego film nosił tytuł Boys in the Hood. Dziś wytwórnia Columbia z dumą prezentuje dzieło kolejnego utalentowanego twórcy. On także ma 23 lata i nazywa się Robert Rodriguez, a film nosi tytuł El Mariachi. Przybył do miasta z gitarą w rękach i sercem pełnym uczucia. Nie szukał zwady, ale nieszczęście szło za nim krok w krok. El Mariachi.